Na stronach rządu pojawił się projekt rozporządzenia, które podnosi o prawie 50 tysięcy wynagrodzenie szefa Komisji Nadzoru Finansowego, pana Jacka Jastrzębskiego, z 33 tysięcy złotych miesięcznie do 82 tysięcy 500 złotych miesięcznie, czyli o 175%, plus oczywiście nagroda roczna 99 tysięcy złotych. To wynagrodzenie od pana premiera Morawieckiego jest prezentem, jest nagrodą. Jest wynagrodzeniem za co? A toż za to, że pan Jacek Jastrzębski zatrudnił panią Renatę Oszast. Pani Renata Oszast, która obecnie jest dyrektorem generalną urzędu w KNF-ie, jest bowiem osobą, która musiała zostać wyrzucona z Ministerstwa Finansów za to, jak fatalnie były wprowadzane przepisy podatkowe PiS-owskiego nieładu ponad półtora roku temu. Dlaczego jest ona taka ważna i dlaczego pan Jastrzębski dostaje 50 tysięcy nagrody? Dlatego, że jej mężem jest pan Grzegorz Oszast, bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego co najmniej od lat 90., dzisiaj pełniący ważną rolę również jako członek zarządu państwowej instytucji, ale jest to również człowiek skazany wyrokiem sądu za udział w aferze finansowej we Wrocławiu. To jest